Cześć, witamy w kolejnym odcinku. Po raz kolejny u Tomka. Tomek, zawsze zazdrościłem Boskiemu, że na swojej korsie ma paski. Mm-hmm. I na swojej jeszcze też chciałbym mieć paski. Damy radę coś zrobić? Oczywiście, że damy radę. Jaki kolor? To już ty wybierzesz. Ja? Ja przygotuję powierzchnię, bo już mnie nauczyłeś, jak przygotować. Żeby pasował do odświeżacza. O kurde. To będzie dobre. O kurde. Ty, to teraz on mi będzie zazdrościł. Nie, no na pewno. No, a co? Dobra, to dajemy róż. Niech się rzuca w oczy. Kazałeś mi wybrać. No, tak, potwierdzam, kazałem wybrać, to są moje słowa. Jak już powiedzieliśmy A, musimy powiedzieć... Ja sam tylko z tego starczy nam tu. A chłopie, kurczę. Ile chcesz? 6, 8 pasków? Nie, dwa. Dwa, dobrze. Dwa są najszybsze. Dwa na pewno wystarczy. Proszę to ładnie ten pucować. Tak, Sofie, już jadę. Te same ruchy, tak? Tylko dwa razy szybciej. Tak, tak. Dokładnie. Wziemy sobie jakąś miareczkę. Słuchaj, po wizycie u ciebie chyba ta Astra nigdy nie była tak czysta. No nie. Wydaje mi się, że nie. To jest oklejanie samochodów czy auto spa? No ty będziesz odpowiedzialny za dział detalingu. Dadam się gotowawszy. Tak, zobaczymy, czy tam tak, elegancko, fajnie. Jaką sobie pan życzy odstęp między paseczkami? To mają być dwa, rozumiem. Tu jeden, tu drugi, tak? Tak, jak w Mustangach. A w Mustangach to będziemy mieli taki wąski na środku. Nie, zrobimy dwa paski. Ale jakie? Ale większe niż boskiego. A nie wiem, nie wziąłem boski. Zrobimy tu, może tak? Może wzdłuż tych, nie? No to nie wiem, czy mam starszy materiał, panie. Ja tutaj wybrałem taki najładniejszy kolor. Zobaczymy. Idealnie. Kurczę, jak stąd. Idealnie. Trochę brakuje. Ale to zaczniemy. Nie, no braknie. Słuchaj, może się kończyć wcześniej, albo zaczynać. Nie, no to... A odwrotnie, byśmy dali matkę? To jest też inny. No to nie, no to zróbmy sobie. A nie, no to Vipera, mówię ci, Viper stripy. Tu jeden, taki tu na środku, potem dwa takie szersze. Może to będzie być. Najwięcej mocy przyrostu wtedy. No to jak, skoro mówisz, że będzie mocniejsza, no. Nie wiem, czy to auto może być mocniejsze, bo już jest wyżyłowane. Dosyć... Spróbujesz, przejedziesz się, zobaczysz. Dobra, to działamy. Działamy, tak. Dobrze, na środeczku, no to musimy sobie znaleźć środeczek. Tu mamy jeden środeczek. A i tu mamy drugi środeczek. Jaki odstęp między paseczkami? Tak, zrób swojego, inaczej. 3 centymetry. Twoje doświadczenie tutaj. Dobrze. Niech weźmie górę. Dobrze, jak ma być Mustang, to będzie Mustang. Mustang, Viper. Wszystko. Tak, nie zrobię sobie odstęp. Nie ma problemu, pani kierownik. Słuchaj, bo często jak wyjeżdżamy z Boskim z pracy, to się ścigamy do domu, więc tak, żebym go zaskoczył w poniedziałek. Oj, będzie zaskoczony. Dobrze, szerokość paska ja bym zrobił tak z 20 cm. To byłoby pięknie. Na bogato. No. To są wtedy takie optymalne przyrosty, nie przesilamy silnika za bardzo. To jest bezpieczny tuning jeszcze. Bezpieczny to jest ten stage drugi. Stage drugi. Strach się bać dla stage, a stage 3 to jest dach już. Nie, to jeszcze mamy ten. Całkowita zmiana koloru. I trzeba zakuć motor. Tu narysujemy. Tu narysujemy. Pięknie będzie, 20 cm jak się patrzy. Już to widzę. Okej, okay, żeby ci nie porysować takiego, bo widzę, że jest nieskazitelny. Idealny. Użyjemy taśmy knifeless, czyli będziemy przecinać folię, nie używając nożyka. Siup, jedna część paseczka. O, się odkleiło. Ciach, trochę niedoczyszczony, jak się nie przykleja dobrze. Nie wiem, kto to czyścił. Ja też nie widzę tutaj tego. One mogą głowy polecieć. Mógłby być... Dwa razy w pracy. Jeszcze tak? Raz musimy to odwinąć, bo nam się skręciło. Chuit. Nie jest tu chyc. Prawimy sobie tego. Jest idealnie. Jedna. Powiem ci, że już te paski robią wrażenie. Takie zielone? No, chciałbyś zielone. Zielone są za drogie. Drugi kawałeczek. Żeby było piękne odcięcie.
Wszyscy myśleli, że to na komputerze robione. A nie? Tak, tak. A nie, zanim ja bym to rzucił na komputer, zanim by to wyciął, to ja już to nakleję. Będzie kolejny zadowolony klient. Dobrze, paseczki mamy wyrysowane, wygląda obiecująco. Nie, już nie to auto. Nie to auto. Okej, chcesz coś napisać jeszcze z boku sobie? Najpierw zróbmy paseczki. No od razu bym coś napisał, to już spróbujemy. Co piszemy? Boski? Boski. Z dedykacją? Tak. Żeby go zazdrość zezarła? No akurat no. I tą samą folią, znaczy tą samą taśmą, tak? Tak. Można pisać. Teoretycznie tak, aczkolwiek wyjdą z tego jakieś błochomazy, ale Boski będzie zadowolony. Ty to masz też tutaj, widzę, duszę artystyczną. Pa. Co? Rękodzieło. Czekaj, bo S to chyba się nie tak pisze. Ja muszę od tyłu rysować. Gdzie S? O, chyba tak jest S, co? Żeście mnie w złą literkę wplątali. Sam sobie wybrałem. Dobrze. Mi się wydaje, że będzie pięknie. Przynajmniej ja jestem zadowolony. Boski, widzisz? Na wakacjach byłeś, a my dalej myśleliśmy o tobie. Tak, cały czas. Tak jak powiedziałeś, jesteś niezastąpiony i tak jest. Nie dajemy sobie rady bez ciebie. Tak będzie. Komuś oklejał taki różowy. No nie pamiętam. Dobrze, dotkniemy sobie, żeby nie było marnacji materiału. Nie po lakierze, panie Tomku, nie po lakierze. Tak, żeby jeszcze kawałek na dach został na kiedyś. Cały środek ci obkleimy. Wszystkie dekory będziesz miał pod kolor pasków. Jaki będzie szał na wsi? Będzie. Dobrze, nakleimy sobie to ładnie. Ciach. Papruszki. Porządna folia, żywotność około 7 lat. Spokojnie będzie ten. Będziemy jeździć do końca żywotu samochodu. No dopiero na rotacji jest. Masz się sobie zostawić na pamiątkę. Tak. Tak. Słuchaj, takie pamiątki są bezcenne. Tak, zobaczysz sobie ten na ścianie, albo też Boskiemu na urodziny, gość. Boskiemu na urodziny, zdemontuję maskę. Albo weźmiemy, no, wiesz co, auto od niego i podrzucimy mu je. Tylko musi zamówić więcej różu. Nie ma problemu. Bo tak mamy folię bezkanalikową. Tam się bąbelki robiły. Ja bym zaciski sobie ten kolor pomalował. Najgorsze, ja ten autem codziennie jeżdżę do pracy i podlewia ten mogę być odebrany. Codziennie? Codziennie. No co, dobrze, to zaczniesz w końcu golfem jeździć. Ale jak nie będzie deszczu? To z parasolem. No tak, jak to kleimy, to ty możesz w zasadzie każdą grafikę, tak, na auto sobie sam u siebie wydrukować, tak. I okleić. Czy byśmy, tak, chcieli tam jakieś reklamowe... Zdjęcie Boskiego na dachu. Czego? Nie ma zdjęcie Boskiego na dachu, o, nie ma problemu. Na tort urodzinowy. Zdjęcie Boskiego z wakacji na dachu też nie ma problemu. Ze Sławy. Nie ze Stegny. Tak. Tu ładnie powykańczamy. Będzie ładnie. Przypodacinamy, żeby nie było.
pozawijać ci krawędzie. No tak, żeby mnie w lotów nie zasłoniło, bo dobrze. Interkuler tego nie będzie wydajny. Dobrze. Odetniemy sobie ładnie. Mamy liczną tasiemkę. Wystarczy sobie złapać i przecinamy folię. Magia. Tak. Magia. Jakby to powiedzieli w Stanach, oh my god. Tak, to jest akurat amerykańska folia, produkowana w Meksyku. Naprawdę. Tak, teraz taką ciekawostkę. Znajomy odbierał Mercedesa i sprzedawany tutaj w Polsce, a produkowany w Stanach. Dobrze, tu mamy. Teraz sobie spróbujemy boskiego ocalić. Co nam z tego wyjdzie? Nie mów, że to wyjdzie, będę w szoku. Ja też będę w szoku, kurczę. O, to więcej przycięło. Będziemy na drugiej stronie. I to natniemy. Teraz zobaczymy nasz efekt końcowy. Usuwamy to, co go nie potrzebujemy. Dobrze. Tutaj twoje paski skończymy już robić. Paski są kurde. Miodzio! Jak ja tym pod dom podjadę? Miodzio! Jak podgrzejemy to troszeczkę. Kurde. Nie no, ale Astra to teraz wartość jest bezcenna. Nie no, ładne. Co ty gadasz, sorry? Żyjemy, żeby to wyglądało. Jak to Tomek mówią, motoryzacją trzeba się bawić. Delektować. Delektować i bawić. A tutaj i dużo się dowiedzieliśmy, i trochę się pośmialiśmy. Ważne, że wydaje, że jest bardzo ładnie. Tak, teraz masz przyjemnie. Teraz jest przyjemnie. No mi się wydaje, że jest jak najbardziej okej. Okay. Ja bym tutaj parę pęcherzyków w powietrze dardzie sobie przebił i już byłoby. Proszę bardzo. Faktura czy paragon? Naparło mi dech w piersiach. Na boskiego tam proszę. Dobrze. Bo reklamujemy jego markę. Nie, naprawdę teraz... tak... Jak mam być szczery, to... To dała mu uroku. Dało mu uroku, tak. Ze zwykłej Astry, na którą by się nigdy nikt nie popatrzył. Teraz będą się wszyscy patrzyć. Teraz będą się wszyscy patrzyć. I mało tego, jeżeli będziemy ją złomować, albo nie wiem, co się z nią stanie, zostawiamy maskę na pamiątkę i ją jeszcze
zalaminujesz, tak? Tak, oczywiście, bezbarwną folią. Jakby bezbarwną folią. Miała trafić na następne auto, żeby przetrwała wieczność. W tym odcinku to już wszystko. Pokazaliśmy Wam, jak wygląda, tak na wesoło trochę, sam proces przyklejania takich pasków, oklejania samochodu. Piszcie w komentarzach, czy tego typu filmy Wam się podobają. Dzięki Tomek. Proszę bardzo. Pewnie się widzimy jeszcze w którymś odcinku. Coś ciekawego będziesz robił. Może jakąś grafikę na auto nakleimy, tak, wydrukowaną przez Ciebie. Jakby się jakiś pomysł, to coś wydrukujemy, powycinamy, tak. Ponaklejamy. Dokładnie. Fajnie. Dzięki. Pozdrawiam. Dzięki bardzo. Cześć.